Tym razem to ulica Przytulna w Ostrowcu Świętokrzyskim zmienia swoje oblicze. Już tydzień Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych na 145 metrach drogi prowadzi intensywne prace remontowe. Droga jest robiona od podstaw, to znaczy najpierw kanalizacja deszczowa 128 metrów, po kanalizacji deszczowej korytowanie, stabilizacja cementem, podbudowa 30 cm i na to idzie dwie warstwy asfaltu po 5 cm, wiążąca i ścieralna. Krawężniki, kostka brukowa, betonowa, obrzeża i zieleń. Środki na budowę ulicy Przytulnej w całości pochodzą z budżetu gminy Ostrowiec. Dzięki dobremu budżetowi możemy sobie pozwolić na to, że takie inwestycje są realizowane. 280 tysięcy złotych w przetargu Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych wygrało. Jak Państwo widzicie, miejskie firmy pracują na miejskich inwestycjach, zatrudnieni są przy tym mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. To jest bardzo ważne i istotne. MPRD na terenie Ostrowca obecnie prowadzi wiele podobnych zadań. Remontowana jest m.in. ulica Traugutta, Milewskiego, Jerzewskiego czy Świerkowa. A plany są już na kolejne przebudowy ulic. Ten odcinek zostanie wykonany do końca października, natomiast cała ulica Las Rzeczki jako ulica spinająca te boczne uliczki zaplanowana jest na przebudowę do realizacji w roku 2017. Kierowcy jeszcze przez jakiś czas będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu na remontowanych odcinkach.